Tak, słucham. Urodziny Smoka Wawelskiego? Czy będziemy? Jasne! Witamy w Krakowie. Wieczorową porą. Jest bardzo ciepło. Tak, właśnie zaliczyliśmy wizytę w Ramen People. Malinka jak zwykle zajada się ryżem, a my zaczynamy od Ramen People. Bardzo dobre, co prawda mój był troszkę słodny, ale ogólnie pyszny. Pycha, ryż też był dobry, Malina, nie? Dobry. Polecasz. No i wieczór nas zastał. Jesteśmy w naszym apartamencie. Śmieszna sytuacja, bo jest piekarnik. Tutaj po prawej stronie taka dosyć spora kuchnia, jak na apartament. Tu sypialnia. Cukierki nie dla dzieci. Nie. Chcesz już skakać? Dobra. A tutaj mamy też taki pokój codzienny, także fajnie, że są dwa pomieszczenia. No i łazieneczka. O, jest światło. No. Czysto. Apart Hotel to się nazywa i bardzo dobra lokalizacja. Cena. I cena 1100 zł za 3 noce, ulica Zwierzyniecka. Także naprawdę spoko, tylko w windzie nam panowie powiedzieli, że których spotkaliśmy, że może być głośno, ale za godzinę wychodzą na imprezkę, na szczęście. Zobaczymy ten widok rano, jaki tu best view podobno. Witamy was z kolejnego dnia. Niestety Kraków nie przywitał nas super pogodą dzisiaj. Niemniej jednak idziemy właśnie na śniadanie do Cafe Manga. Za nami widzicie Wawel. Potem się wybierzemy też tam na spacer. Do picia wzięliśmy sobie Good Morning Sunshine, czyli espresso z sokiem pomarańczowym i syropem brownie. A Dominika wybrała tonik matcha. Zdecydowaliśmy się na kanapkę z krewetkami. Tu pudding ryżowy dla Malinki oraz... Co to jest? Miso? Oraz miso z takim zestawem z dodatkami z makrelą grillowaną. Jednym słowem, zdecydowanie warto wpaść tutaj, żeby spróbować sobie różnych japońskich śniadań, jakieś herbatę. Polecam. A na lody wybraliśmy się oczywiście do pracowni cukierniczej. Pewnie wszystkim krakowianom dobrze znana. No, Malinka się obudziłaś prosto na lody. Chodziliśmy jeszcze na cynamonkę z jagodami, chociaż tutaj mówiło, że z borówkami. Chyba to zależy od rejonu. W każdym razie to są jagody leśne. I kawka amerykana w Cafe Stockholm, kawiarnia Stockholm. A tutaj pani robi, zobaczcie, sama na bieżąco wszystko. Zmoczył nas mocno deszcz, ale dotarliśmy Luktung. A zamówiliśmy sałatkę z ananasa i ogórka, kapustę, pataj z kurczakiem. Mamy tu jeszcze policzki wołowe oraz roti. Jedzonko w Luktung pyszniutkie. Polecamy bardzo tą koniecznie zjedzcie tą sałatkę z ogórka, bo jest pyszna. Ja uważam też, że kapusta z tym makaronem, z fasolą i jajkiem była super. Wszyscy co zamawialiśmy policzki, były też ekstra pad thai. Może nie najlepszy na świecie, ale bardzo poprawny. Chciałam wam pokazać, jak blisko Wawelu znajduje się nasz apartament. On jest tu, a zamek jest dosłownie tu. I z nami jest Wisła, także lokalizacyjnie sztosik. A dziś śniadanie zaczynamy w Rannym Ptaszku. A na śniadanku w Rannym Ptaszku wybraliśmy krzepiące śniadanie. To jest cieciorka w sosie pomidorowym z wegańską kiełbaską, z ziołami. To są takie placki z mąki siedzierzycy dla młodej, jajo. A tu dla mnie taka miska pełna obfitości. Zaraz sprawdzę, jak ona się nazywa. Z glonami wakame, z kolorowym ryżem, z warzywami, świeżym sosem, orzeszkami, pita, hummus i w dodatku zawsze są pikle i mayo. Jesteśmy po śniadaniu w Rannym Ptaszku. Całkiem smacznie było. Jak twoje wrażenie? No na pewno takie kultowe miejsce, warto tam wpaść. Nie jest łatwo o stolik, ale dosyć też szybko
leci kolejka. Już zbliżamy się teraz do Wawelu, ile tu widać z nami tłumy. Na Kazimierzu jest znacznie luźniej, tak to określam, w sensie, że no nie ma tłumu turystów, nie jest tak bardzo popularny jak Wawel czy Smok. Czy sukienice? Czy sukienice też. No, na sukienicach chyba było najtłoczniej. Tak. A jeszcze akurat wtedy spadł deszcz, więc wszyscy się skryli pod tymi sukienicami, więc w ogóle było mega, mega odmuszno. Podgórze jeszcze, bardzo nam się podoba dzielnica. Dużo fajnych, klimatycznych knajpek, także polecanko. A teraz co? Teraz idziemy troszeczkę pozwiedzać też Wawel. Ten Wawel. Musimy tam odhaczyć parę miejsc. Malinka idzie na drzemeczkę. Następnie idziemy na Błonie, bo tam jest wydarzenie. Dotarliśmy na Wawel. A tak wyglądają gałki lodów. Co prawda małe, ze czwóraka, ale są naprawdę małe. Kupione na Wawelu. Ale o smaku mieszanki krakowskiej i Michałków. Wpadliśmy też na Błonie, na urodziny Smoka Wawelskiego. Bardzo dużo dzieci, chwilą taniec był odtańczony. Strefa gastro, różne atrakcje i bardzo, bardzo dużo ludzi. I jeszcze więcej dzieci. 100 lat Smoku! My już po pikniku z okazji urodzin Smoka Wawelskiego. Teraz przyjechaliśmy coś zjeść, wpadliśmy na Miodową 33. Do knajpy Ojo. Jest to meksykańska kuchnia. Super wystrój w knajpie. Na start otrzymaliśmy amuzbusz. To są jadalne kamienie. Hummus oraz własne roboty na czosy. Serwują tu też super drinki. Gazpacho wjeżdża do testowania. Przystaweczka, spróbujemy. Pewno jadalny kamień. A tak naprawdę fasola. Fasola, chcesz? A do pojedzenia wjechało taco z tatarem. Taco z pieczonym żebrem. Tak. Serowa quesadilla oraz warzywa w tempurze. Do tego salsa verde i mayo vega. Już jesteśmy po meksykańskiej uczcie. Jeśli chodzi o smaki, to czegoś nam brakowało. Tak, zaskakujące te dania na tacosach. Ciekawe połączenia, aczkolwiek no, smaku, troszeczkę smaku. Bardzo fajnie podane. Piękne wnętrze, super zestawa, dobre drinki, miła obsługa, także wszystko gra? Jedzenie też spoko, ale takie spoko? Ale bez takiego wow. No nie, no nie urwało nam jakieś bardzo, ale polecamy. Warto zajść, na pewno zdecydowanie warto zajść i spędzić miły wieczór. Dzisiaj już kończymy nasz pobyt w Krakowie. Mieliśmy wam pokazać jeszcze widok tutaj z okna na rzekę. Jest na lewo jest Wawel. A podróż kulinarną kończymy w śniadaniem w poranki. Nie mogę. Bardzo szybko, ale i przyjemnie minął nam ten weekend w Krakowie. Jesteśmy pod wrażeniem szczególnie Kazimierza. Bardzo nam się podobało. Ogólnie turystów w Krakowie jest, wiadomo, zawsze dużo. Na Kazimierzu jest trochę swobodniej. Bardzo dużo fajnych gastro miejscówek. Oczywiście postaramy się wszystko opisać jeszcze na naszym Instagramie Parakulinarni i wrzucimy wam tam może jakieś adresy i oznaczymy te miejsca. Także dużo gastro polecajek. Dzisiejsze śniadanie w poranku też było smaczne. Moja porcja to na słodko nie do przejedzenia. Miałecka burger śniadaniowy, ok. Samo miejsce bardzo fajne, fajnie usytuowane. Super kamienica jest obok, klimatyczna. No i co? Z tego miejsca żegnamy się z wami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!